ale po prostu przystępujemy do następnych punktów. To są sprawy bieżące, korespondencja. Proszę Państwa, zbierało się parę spraw, ale głównie już rozmawiałem z Panem Kremskim, a dotyczy to uchwały Rady Miasta numer... LI. W sprawie inicjatyw lokalnych, a raczej już nazwałbym to w sprawie kierunku działania prezydenta miasta Krakowa w zakresie realizacji infrastruktury wodociągów i kanalizacji po 1 stycznia 2013 roku. Ja nie wiedziałem, dlatego chciałem ten temat podnosić. Pojawiła się ta uchwała, ale kolega Poręcki mnie sprostował, że jutro o godzinie 14 będzie spotkanie z komitetami na tą okoliczność. Posiedli podmiejskie oczywiście i te sprawy zostaną do końca wyjaśnione, ażebyśmy jako komitety wiedzieli, co w tej kwestii dalej, jak się mają zachować komitety, no bo było nam wiadomo, że komitety zostają rozwiązane i pewnie zostaną rozwiązane, czyli te dokumenty, które poszczególne komitety mają, to je przekażą, te, które nie mają, no to niemniej jednak chodzą w kwestię jeszcze rozliczenia, bo co by niektórzy mieszkańcy płacili pewne pieniądze i tak dalej, likwidacja kont, no to się z tym wszystkim wiąże. Zaczną się problemy. Czemu? Nie wiem, może być tak, że nie, bo dociągów nie mają pieniędzy. No, no na przykład, w moim przypadku takich rzeczy nie ma, ale obawiam się, że jeżeli będzie wystawiona dokumentacja, jak się obawiam, że te pieniądze nie wiadomo, czy człowiek to zostanie. Jeżeli macie to krótko, bo tak jak mówiłem, to porozmawiamy sobie jutro o 14. Jak sprawa wygląda, to jest uchwała, drodzy Państwo, kierunkowa do Pana Prezydenta, która zacznie obowiązywać 1 kwietnia, bo to jest do 31 marca, prawda? W związku z tym Pan Prezydent i tak musi podjąć decyzję. Ale o co tu konkretnie chodzi? Chodzi konkretnie o to, że jakby procedura ustawowa, ustawy sejmowej nakłada już na Prezydenta jakby z góry, prawda? Tu chodzi szczególnie o dofinansowanie. O co mnie szczególnie chodzi? Mnie szczególnie chodzi o to, bo jak już wykupi projekty MPWiK od tych, co mają projekty, a mam taką listę, którzy mają projekty i będzie realizowany 2013 rok, to nie ma większego problemu. Problem leży w tym, i tu można jeszcze pewnie interpelację składać do Prezydenta, żeby ustalić grafik, w jakiej kolejności będą realizowane te zadania LII na dalszym etapie. Nie mówię o roku 2013. Żeby się nie okazało, że ten, kto by miał lepsze dojście różnymi sposobami, że będzie u niego realizacja robiona, prawda? A ktoś nie będzie miał w ogóle realizacji. I to jest dla mnie bardzo ważne. Ja boję na jedno. Jeszcze dokończę wątek. I o to mi chodzi, żeby to w miarę szybko przedyskutować, bo zanim Pan Prezydent podejmie taką decyzję, prawda, i przyjmie ten projekt uchwały, bo to jest na razie kierunkowa uchwała, tak jak powiedziałem, to mogę jeszcze w danym kierunku złożyć interpelację. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, Wy jesteście lepsi, bo obcujecie z tym na bieżąco. Macie tam swoich, że tak powiem, inżynierów, szpeców od tego wszystkiego. Dostaniecie tę uchwałę, dostaniecie te punkty ode mnie, skonsultujecie się i wtedy się spotkamy jeszcze raz i powiecie, trzeba by zrobić to i tak i napisać taką interpelację do Prezydenta i chodzić oczywiście za tym, bo samo napisanie interpelacji to Pan Prezydent odpisze, że będzie realizował zgodnie z drugim projektem uchwały. Tyle. Wyboruję nad jednym, że włożono kupę pieniędzy w rurociąg, a on nie spełnia funkcji. Bo 1/3 w moim przypadku, na moim rejonie, 1/3 nawet nie jest podłączona. Z uwagi na to, że było potraktowane, że tylko krótkie odcinki mogą być wpinane, a pozostałe no, niestety nie mogły być. No i teraz ten rurociąg no, nie pracuje, no na litość boską. Ciężkie pieniądze ładowane są i nic z tego. Zgadza się. Ja parę pism składałem w sprawie tak, Ale jutro 14, jak tu mówi Radny Miasta. No to już wiem, no, to, dlatego mówię, że kolega mi Radny rozjaśnił umysł i tylko, że bym był nie wiedział, gdybym był nie powiedział, no ale dobrze.